Dzień dobry, już dawno nie było żadnego filmu, a tym bardziej filmu, w którym występowałaby nasza T4, to postanowiłem, że jest okazja, to dzisiaj coś nagram. Zacznijmy film może od tego, że kupiliśmy namiot, namiot dostawiany do auta, tak żeby sobie przestrzeń mieszkalną powiększyć. Już nie bardzo w cztery osoby, dwójka dorosłych, dwójka dzieci się mieścimy w nocy. No to został dokupiony właśnie taki namiocik. Tu wam się teraz powinno wyświetlić, co to jest za model. Taki chyba raczej jeden z najtańszych i najbardziej znanych, tak mi się wydaje. Zresztą taki namiot, chyba taki sam mieliście u mnie na filmach już okazję zobaczyć kiedyś z wyjazdu z Mazur. My wtedy jeszcze takiego namiotu nie mieliśmy, mieli taki namiot nasi znajomi. Dawno nie było te czwórki, to pokażę, jak to teraz wszystko wygląda u nas tu w środku. Tą szafeczkę to już tam na wcześniejszych filmach chyba widzieliście. Ten ala kominek na baterię, który nie daje ciepła. Jedyne co daje, to wieczorem fajną atmosferę. Tam jakieś światełka powieszone, no szyby pozasłaniane grubym filcem, który kiedyś wycięłem na kształt okien. Z przodu zasłonka, obrotnica, fotel obrócony. Także tutaj się za wiele nie zmieniło. No i tak to wygląda z perspektywy widoku z auta. Namiot dmuchany, w środku dwie rozpórki aluminiowe. Tutaj mamy wyciągnięty przewód z prądem, żeby ładować tam laptopa i telefony. Przetwornica. W sumie starzy widzowie, którzy jeszcze pozostali na tym kanale, mimo tego, że troszeczkę się opierniczam i żadnych filmów nie dodaję, no to też widzieli, że tam mam tą przetwornicę. Chyba też kiedyś nagrywałem chwilę po jej montażu. Rano byłem z wykrywaczem metali na plaży. Niestety nieowocny wypad, bo tylko udało się znaleźć jedną złotówkę, jakiegoś tam resoraka i te coś tam, jakiś jeszcze drobiazg. Oczywiście z pieskiem jesteśmy, ale co wam chciałem jeszcze pokazać, to to, że wczoraj, jak już tu byliśmy, dojechała ta czwóreczka, taka jak nasza. Ta czwóreczka, którą przyjechał znajomy, który też jest widzem naszego kanału. Kiedyś się poznaliśmy. Jego ta czwóreczka wygląda tak. Tu kolega mi dzisiaj dużo pokazywał swoich takich jakichś tam rozwiązań, bo też jest takim gadżeciarzem. No ma dużo takich rozwiązań, które sam bym u siebie chciał zastosować. No i jest to raczej taki, bym powiedział, hardkorowy znajomy, bo tą tę czwórką jeździ na dużo dłuższe wypady niż ja w całej Polsce. Dawno nie było filmu, trzeba coś nagrać. A że też żaden ze mnie youtuber, to film jak zwykle taki bez składu i ładu. Ale kto ma tę czwórkę, kto ma multivana, albo kto jeździ na jakieś wyjazdy, nocuje w aucie, no to może go tutaj coś zainteresuje. Jeżeli jest nowy na tym kanale, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, no to fajnie też, jak zostawiłbyś subskrypcję. Może kiedyś dostanę jakiejś potężnej weny i zacznę nagrywać więcej filmów. Bo tak naprawdę na jakieś tam wyjazdy jeździmy cały czas, jeździmy tę czwórką. Jeździmy dużo Oplem Fronterą, którego też możecie zobaczyć na kanale. Dzisiaj mamy sobotę, jesteśmy tu od piątku. Dopiero jutro sobie na wieczór wszystko spakujemy i wrócimy. Chociaż tobołów i gratów wzięliśmy, jakbyśmy jechali na nie wiadomo ile. O, tam widać właściciela tej czwóreczki, która stoi koło mnie. O, tam daleko.
Już bardziej tutaj chyba zbliżyć nie mogę. Popłynęli dmuchanym kajakiem. Fifka też dzisiaj już tu popływała sobie w tym stawiku. Co, Beatka, będziesz robić? Dlaczego już grzejesz wodę? Kawę sobie. Kawka? To zrób mi też. Ale masz jeszcze. Ja wiem, mam tu jeszcze kawkę, którą Beatka zrobiła mi z samego rana, ale już jest zimna i już w niej pływają różnego rodzaju owady. Wczoraj chyba ze 31 stopni. W nocy nie wiem ile było. No, coraz chłodniej było później. Wiadomo, że jak była burza, no to też się ochłodziło, ale i tak w tym namiocie było jakoś tak gorąco mega. Za namiot daliśmy na Allegro 1499 zł. Tak, Batka? Tak. Nie chcę wyostrzyć, ja chciałem, żeby było widać sąsiadów, którzy tam właśnie w kajaku sobie wypoczywają na gdzieś na jeziorku. Co będziesz robić, Beatko? Madzia chce sałatkę. A Madzia chce sałatkę pomidorową? Taką jak wczoraj i chleb. No, wczoraj burza na dworze, noc, a Beatka sałatkę robiła z pomidorów i właśnie jedliśmy razem z młodszą córką. Trochę żałuję tego, że nie nagrywałem tego, co się działo w nocy. Oczywiście, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Co, Beatka, robisz? No to musiałabyś tą opuścić, tylko że tej się nie da, bo tu jest gwint zerwany. Więc musisz tamtą, no, musisz ją opuścić właśnie. Kolega już wrócił, wrócili z kajaku. To jest właśnie ten kajak, na którym pływali. Jakaś solidna maszyna, której już się nie da kupić, tak? Staroć. 12-14 lat temu to był hit. A teraz... Tu roletka rozłożona. Pokaż jakieś te swoje patenciory, które tu... Można w środku nagrać? Można. O, kolega ma tak urządzone. Jest telewizor? Czy to jest monitor tylko? Telewizor, monitor, co chcesz. I na jakiej zasadzie ci to odbiera? Internet. Z internetu. Aha. Internetowa. Xiaomi stick, tam o wisi. No, no, to co wisi. Dwie lodówki. Gdzie jest pierwsza lodówka? Proszę zaprezentować. O, tu jest lodówka, o której też wcześniej rozmawialiśmy sobie. Ale zobacz, jaki mróz. No, aż zmrożone. Gdzie druga lodóweczka? A to jest lodówka. Ja myślałem, że to jest szafka. Nie, a tam kibel pod spodem. No. Jeszcze mamy ten, taki namiot kiblowy, nie? No. Rozkamor składalny, no. No. Mamy jak mamy, no. A ten panelik na dachu, który masz, to ile to jest? 570. Aha. Dokładnie. I akumulator pod machą, no, kolejny akumulator. Ten akumulatorek, patrz. Aha, no. Widzisz tam? Widzę. 12 150 amperogodzin. Tam jest kolejny akumulator. Nie chcę wyostrzyć, ale dobra. Tu jest to, jak to się nazywa to? Nie wiem, powerbank, trudno mi powiedzieć. Taki magazyn energii. No. I do tego też jest ten Solaris podłączony, tak? Nie, tamten akumulator on wyrównuje tutaj, doładowuje go cały czas, że 100% jest. Bo do tego jest lodówka tamta podłączona. No. Także cały czas jest.
Ogólnie auto wygląda jak auto, którego się nigdy nie pozbędziesz. Nie, progi gniją. Tyle. Progi gniją jak w każdym. A tego solara jak masz przykręconego? Na nito nakrętki przyklejony na mamuta. Tu mam trzy nito nakrętki, śrubami przykręcone i tam trzy. Aha. Czyli do dachu nie ingerencji mechanicznej jest w dach. Jest, no bo to normalnie dziurę wywierciłem. No. Nito nakrętki. Nie wiem, czy wiesz jak to działa, że nito nakrętka taka to jest, że w środku jest gwint. No i jak kręcasz śrubę, ona się zaciąga i się robi taki pierśnie z drugiej strony. Nie ten. Cieknie? Nie. No mówię ci, jeszcze mamuta tu dałem, między ten, żebym to ten. Nie, trzyma jak cholera. Pełna profeska. Ty w ogóle korzystasz z jakiegoś ładowania, czy co? Nie. Ja nie korzystam z żadnego ładowania, dlatego mam ten problem, że jak mi się skończy prąd, to już muszę stać na wieki. No. Z tego kładziesz gdziekolwiek. W czasie jazdy on ci nie wyjedzie? Nie, on gumami go tam zabezpieczył. Niedziela, 8 rano, kolejna nocka za nami, tym razem deszcz nie padał, ale za to było trochę chłodno, w nocy było chyba 10 stopni. Wczoraj dojechali do nas jeszcze znajomi, też z namiotem. No i jeszcze 2-3 godziny i będziemy się pakować i do domu. Także cześć, na razie widzowie. Widzimy się w kolejnych filmach. Ale kiedy, to nie wiem.